Witam w 45. odcinku z gry z Vintage Story. Właśnie, jestem w moim nowej przyszłej kuźni. Robię płyty, a z tych płyt będę robił lampy. Ale zanim zacznę dalej tutaj się gdzieś wybierać, to mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo mnie chyba jakieś choróbsko bierze. Jakieś przeziębienie. No i mam nadzieję, że mnie nie rozłoży tak, że na przykład nie będę w stanie nagrać, no, ale może będzie wszystko ok. No, niech się skończy. O, ok, jest. I kładziemy kolejne i się robi płyta. To jest ołów, sztabka łowi miedzianego. Troszkę mam nawet już w tym momencie za mało świeczek przygotowanych. O, ale trzy lampy. Może zróbmy taką małą podmiankę, chociaż chciałem iść w sumie najbardziej do tej jaskini. Tu nikogo nie ma, ale oni tam się chyba pałętają. No właśnie, pałętają się jeszcze, mimo że jest oświetlone. Tu zrobiłem takie ogrodzenie buforowe, jeśli to tak można nazwać. Jedną lampę dam sobie tu. W razie czego. Tą dam tutaj. I jeszcze jedną dam. Może tu. A tą małą dam tutaj. Wydaje mi się, że bardzo możliwe, właśnie tutaj jeszcze jedną lampkę położyłem, że mogły się driftery spawnować gdzieś tutaj na tym murku i stąd schodzić. Ale to tylko przypuszczenie, bo w sumie pojawiały się w różnych miejscach. Nie jestem do końca pewny. No dobra, ale teraz tak, miałem lampy, już nie mam lamp. Mogę jeszcze jedną zrobić, świeczki na pewno mam. Tak, weźmy w ogóle ten wosk. No, aż tak dużo nie mam. Popatrzmy, jak to wygląda przy ulach. Tę część ostatnio zbierałem. Tak, ten jest pusty zupełnie. Te są puste. A myślę, że mogę zebrać jeszcze dwa. Ten jest pusty. To nie, powiedzmy ten. I... powiedzmy ten. Zostaną dwa jakieś pełne, żebym sobie w ogóle nie rozwalił, bo to głupio by było. No, nawet trzy są, ok. Ale dla bezpieczeństwa te dwa. Zobaczmy. Oj, chyba nie mam trzciny na odbudowę całości. Na pewno nie. Ale zaraz coś tutaj pozbieram. Tej trzciny troszkę. No, muszę sobie nóż, widzę, kolejny zrobić, bo się już zużył. W ogóle jak na... Chciałem powiedzieć na ścinanie tylko trawy, ale nie, faktycznie przecież czasem te driftery muszę z noża... nożem potraktować, żeby sprawdzić, co tam w nich siedzi. No to może się i stępił, no zużył. Chociaż przydałaby się jakaś możliwość, bo chyba takiej nie ma w podstawowej grze, bez żadnych, nie wiem, modów czy czegoś takiego, może w modach jest, ale przydałoby się coś takiego, żeby można było naprawiać to. Przynajmniej do jakiegoś stopnia. Nie ma więcej? No coś tu ostatnio zbierałem. 12. Tam jeszcze zostało. Może starczy. No, ale tu jeszcze jest sporo, dobra. Oczywiście, tak jak mówiłem, że poprawię te wszystkie dziwne dróżki. Nie było na to czasu, nadal są wiszące.
ale no, znowu było grania, biegania, przygotowywania płytek i tak szybciej niż bym to robił faktycznie ręcznie, także młot to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Chyba nawet bym to prędzej zrobił, gdybym wiedział, gdybym, nie wiem, zaczynał jeszcze raz, to myślę, że młot zdecydowanie zrobiłbym szybciej niż żarna. I jeżeli bym miał robić właśnie wiatrak, bo tutaj tak naprawdę największym problemem był len, żeby zrobić wydajne, duże skrzydła do wiatraka, no to największy problem to był len, bo cała reszta, no to wszystko można zrobić tak naprawdę z miedzi. Ok, trzeba tam szybko wrócić, bo zaraz może będzie gotowe. No i kolejny ul zrobiony. Dobra, zobaczmy, jak tam się robią te płyty. Tutaj chyba, no myślę, że już zboża są gotowe. No, jest płyta kolejna zrobiona. A niestety węgiel się wypalił. W ogóle zauważyłem, że jakbym teraz wyszedł z gry, czy tam ze świata po prostu, powinno starczyć. Gdybym wyszedł, to mimo to, że ten wiatrak się teraz całkiem szybko kręci, to jakbym wyszedł i wszedł, to by stał. Nie wiem, chwilę mu zajmuje, tak jakby restart. Wydaje się, że wiatr wieje i tak dalej, ale nie od razu załapuje. Dobra, dwie lampki mogę jeszcze zrobić. Z kwarcu. Te będą do kopalni, znaczy do jaskini właściwie bardziej. Proszę, jak szybko. Jak wieje wiatr, to naprawdę to robi bardzo szybko. Oczywiście trzeba będzie parę rzeczy zostawić, no niech się już skończy może. Już będzie gotowe, czy jeszcze pasek? Jeszcze pasek. Teraz niepotrzebne i proszę, gotowe. I kolejna się robi. Można od razu, no tak, troszkę nie ta kolejność. Od razu zróbmy świeczkę. Kwarc, można ze szkłaciem tego, ale ponieważ jest ten przezroczysty kwarc, czy jak tam się nazywa, to można tego użyć. Muszę odnieść niepotrzebne rzeczy. Coś tu przekąsić. A właśnie, ja tutaj chleb robiłem i zapomniałem o nim. Jak widać, nie zrobił się cały. A, mam drzewa właśnie specjalnie. Może tak. Trzy. Może starczy tyle. To dobra, reszta później. Może drzewo, tak, tutaj składuję drzewo. O, idealnie. Na przyszły węgiel drzewny. Miałem wycisnąć oczywiście jeszcze ten miód. Przepraszam, że może być więcej niepotrzebnych odgłosów paszczą, ale coś mi drapie w gardle i troszkę tak, jak pewnie więcej mówię, to może być, no, źle wpływać na to. I będę musiał odchrząknąć.
A może uda mi się jakoś to wyciszyć. Dobra, chleb się robi, to zostawmy. No i tak to wygląda, no takie bieganie. Troszkę tu naprawdę muszę to poprzenosić, ale zawsze coś wypada. A to noc, a to... okej, ostatnia porcja na razie. No, znowu nie ta kolejność, czyli jeszcze dwie świeczki jestem w stanie zrobić, znaczy dwie lampy. Kurczę, jeszcze tyle naraz nigdy nie miałem. A jeszcze mam tą lampę olejową, czy tam olejną. Wywalmy te rzeczy tu, węgiel może też tu zostać, kwarc. I tak to będę musiał przenosić. Nie, będę musiał iść tak naprawdę jeszcze do domu, zanieść te rzeczy. No jak wiatr wieje, to przypuszczam, że ta płyta robi się szybciej, niż gdybym ja ją wyklepywał. Jeszcze jakby tam zrobić drugi wiatrak, jakoś to połączyć, to w ogóle, tylko to będzie pewnie jakaś absurdalna konstrukcja, jakąś wielką platformą tam z kołami zębatymi. Nie wiem, tak coś czuję, że to tak będzie wyglądać. No ale to w końcu tylko gra. I ma pewne elementy oczywiście naturalne, prawdziwe, ale też sporo takich nie bardzo. Jak tu mamy, no się wieczór robi. Zrobiły się, zrobił się chlebuś. Poprzedni mi spleśniał, jeszcze tak patrzę, nie, tutaj chyba nic nie mam. Czyli tak, miodek, nie miodek, miodek jest w innym miejscu. Wosk, o, jedną książkę udało mi się przewypłukać z piasku, czy z gleby kościanej. Aha, kwarc to mam u góry. Mam coś do jedzenia w ogóle w tym momencie? Nie. No to najwyżej wezmę sobie ze słoika. Albo przekąszę trochę tych jagódek. Które tak naprawdę są czerwoną porzeczką, a nie jagodami. Albo żurawiną. Te ciemne miejsca, oczywiście to poza nagraniem, sprawdzałem też bez lampy. Nie trzymałem lampy w łapce. Bo faktycznie to jest złudne wrażenie, że wszędzie jest jasno. A to lampa tak tylko sprawia. No dobra. Co, zobaczymy, co tu się dzieje. Zaraz wylegnie na mnie horda, czy... No, trochę ich jednak jest. No, trochę. Jeden aż. Dwóch. No, jeden był dalej. No, chodź. Nawet nie będę czasu tracić. No, tam idą, stamtąd jeszcze. Tam też jest dwóch. Trzech? No. Jak ja mam tą jaskinię zbadać, jakich tu tyle jest? Chodź. Chodź. Jeszcze ktoś? Jeżeli ich zostaje... A, nie chcę ich się tłuc. No dobra, tu przychodzą stąd. I stąd. No i to jest właśnie ta rzecz. Tu jest jednak dość ciemno. No kurka.
Szkoda, że z nich nie wypada więcej rzeczy ciekawych. Masz żal. No dobra. Ale to to samo co było. Mnie interesuje ta jaskinia. Skoro ich tam tyle jest, to może tam jest coś ciekawego. O, jeszcze ty. Chyba wszyscy. Teraz chwila zawahania. Tu nic. Czasem jest taki irytujący błąd, nie wiem w sumie z czego to wynika, o, że ja go tam tym nożem ciacham i się nie, nie wiem, nie pojawia okienko dopiero po, jak drugi raz nacisnę. No chodź. No dobra, widzę, że stąd też mogą przychodzić, no bo... O, jo. Skąd wy się wzięliście? No, czterech aż. Tu powinienem dziurę wykopać, o! Ich zwabiać, tak zrobię. Dobra, ale tych na razie tutaj wprowadzę. I teraz powinienem... No może tego mi się uda tutaj na miejscu załatwić. Aha, tu jest ich dwóch aż. Ej, ten jest... Teraz to jest powierzchnia do głębi. A, to jeszcze jeden z tych gorszych. No dobra, dajmy na to. Nie miał. A, dobra, mogę użyć tego, żeby sobie jakoś tu oznaczyć, żeby samemu nie wpaść. Powinno być dookoła. Ale z braku na razie no, nie jestem przygotowany. Znaczy w domku mam tego granitu sporo, ale nie chcę się po niego iść teraz. Tutaj co było? Głęboka dziura i stąd wyłażą. No dobra, no to może zabierzmy im, o, jeden klocek. No to już stąd nie powinny wychodzić. Chyba, że tu zaczną się pojawiać, w tym ciemnym miejscu. Zejdźmy na razie tutaj. Kurczę, żal tych lamp, tyle roboty. Oczywiście nie zdążyłem się przygotować, jak zawsze. Robiłem inne rzeczy i nie zdążyłem się przygotować, nie mam bandaży. I tak jestem oklepany znowuż. Tu jest kwarc. Pewnie jestem pod domem? O, prawie, że pod domem. Czyli na kwarcu sobie zbudowałem chałupę. Ciekawe, co pokaże ten. Kilof, sprawdźmy. W tym trybie. Jeszcze dwie próbki. Może tu. Przypominam, w tym trybie on pokazuje, czy w danej części potencjalnie, jakie mogły się wygenerować bardzo wysoko pendlandyt, bardzo ubogo pozostałe. Teoretycznie, co to był ten pendlandyt? To chyba takie nic nie było właśnie. Ja to sprawdzałem. Co w tym jest? Samorodek. Nikiel. A to niklu chyba jeszcze nie ma w grze. Chyba.
Nie kojarzę, żeby... Chyba nie ma. Może się mylę, ale... No oczywiście jak tym podłubię, no to no, powinien wynaleźć, że jest kwarc. O, proszę bardzo, kwarc bardzo dużej ilości. A to niespodzianka. No, w kwarcu może być złoto lub srebro teoretycznie, więc może akurat pod chałupką mam. Tu jest obsydian. A, ty jesteś już niezdatny do użytku. Zobaczmy, tu chyba nic nie było. Nie. Gdzie jestem w tym momencie? Pod domem znowu. No dobra, a jakbym tego użył tutaj? No niech będzie nawet w tym trybie. Żadnych złóż w pobliżu, natomiast jeżeli by się coś generowało, to teoretycznie... Ten pendlandyt, którego i limonitu małe ilości. Co to był limonit? To były te taki coś jak kwarc, tylko zielony chyba? Czy to był oliwin? Nie, już nie pamiętam. Czyli... Zaraz, nie, niech sprawdzę, bo już nie wiem sam. Limonit... A nie, to jest żelazo. To był oliwin, o właśnie, też jakieś takie mi się z owocem, limonką, oliwką, czymś zielonym kojarzyło. No dobra, czyli potencjalnie, bo to nie jest tak, że te złoża tutaj są, ja już mówiłem w filmach wcześniej, potencjalnie podczas tworzenia świata taka jest szansa na to, że one tutaj powstały. Niepotrzebny młot mam. Gdzie wiem, gdzie iść? Dobra, tu był kwarc. Strasznie hałasują. No dobra, spróbuję zejść tutaj. Może nawet wykorzystam tą drabinę, znaczy ją przebuduję. Dobra, papier. A może nawet być tu, dobra, niepotrzebnie zniszczyłem ją. Już leci do mnie. No właśnie, nie ma więcej drabin. O, ten już będzie mógł wejść. Jak wymyśli, że może na drabinę wleźć. Ten chyba nie żyje. Spadł z wysokości. No, to jest ten głębi. Mocniejszy. Okej. O! Zobaczmy, czy się moja dziura w dziurze sprawdzi. To nie mów, że jesteś też inteligentniejszy. Dobra, aż taki nie jesteś. Muszę tą zbroję zrobić. O kurczę, ale ich tam jest. No nie wiem, mam wrażenie, że bez zbroi to w ogóle nie ma sensu tam wchodzić.
To jestem chyba ten silniejszy. Okej, idzie tu. Może w tę stronę pójdę, tu jakby bezpiecznie, tylko muszę zablokować tą drabinę. Chyba tak nie wejdą, nie jestem pewny. Dobra, i ciebie trzeba zneutralizować, bo jeszcze tu wpadnę do tego dołu razem z tobą. Będzie niewesoło. No dobra. Tu też jest. Może lampę tu Okej, troszkę mi się... Dobra. Aha, tu jeszcze są. Jeszcze ktoś idzie? Zamknijmy te wrota piekieł. To jeszcze... Ile jest jeszcze na ten głębi? Jeszcze są chyba dwa mocniejsze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Już bez zbroi to ciężko. Takie wchodzenie. Tutaj sobie zdaję sprawę, że ten płot zdecydowanie nie chroni przed tym, żeby weszły, bo wystarczy, że sobie przejdą jakąś górą i tam tu spadną. No ale tak mniej więcej. No dobra, jak już tak jestem, to popatrzmy. Tu jest wszędzie, wydaje mi się, dość jasno. Wkoło domu też. Bo to już jest w ogóle super jasno. U świnek też. Chyba muszę lampę też zrobić, albo może o nawet tą, co mam. O! Całkiem, całkiem. Dobra, ja się pójdę położę. Może jeszcze coś tutaj zjem z mojej piwnicy. No, a jeszcze trochę tam świeży będzie. Cały czas nie było, cały czas nie miałem kiedy powiększyć tego. Ale słuchajcie, jeszcze driftery. Ciekawe skąd. Chyba, że tu są. Tu jest otwarte, no to się nie ma co dziwić, żeby mógł wejść jakiś. Tu nie słychać. Ale w domku? Tu w ogóle zrobiłem ponure przejście. Trochę pokopał. To wejdę do tej jaskini. Co prawda tutaj się nie zespałnują, bo jest położona podłoga. Tak jakby, no półpłyta. Czyli nie powinny się spawnować. Dlatego sobie pozwoliłem na taki korytarz. Ale na razie nie będę dalej kopał. No dobra, idę się zdrzemnąć w grze i widzimy się za chwileczkę.
No, piękna pogoda. Spałem do późna, do 11. Ale tym razem piękna pogoda. Upał 26 stopni, wiatr wieje, wiatraki się kręcą. Trzeba by trochę zebrać tego skrzypu polnego. Jeśli będę miał szczęście, to może tutaj gdzieś znajdę. No nawet widać, że wiatr wieje. No proszę, jak szybko się to wszystko kręci. Dziewięć. Będzie ten dziesiąty. Gdzie jest? A tu. No dobra, ale jednak jeszcze skrzyp jest mi potrzebny. Dobra, może tak znowu zrobię. O jest. O jest, dobra. Chciałem robić cięcie, ale. Oczywiście nigdy nie pamiętam właściwej kolejności. I jeszcze jedna sztuka, chociaż tu cały czas jest miedź. Tą zostawiłem na, nie wiem, czarną godzinę. No, jeszcze będą jeszcze ze 4. Grzyby, o. Żywica. Warto zbierać. Przydaje się do mechanizmów. O, tam też rośnie. Dlatego też raz, że warto. Wziąłem? A, wziąłem. Nie warto ścinać sosen, które żywice mają. No i samą żywicę warto zbierać, bo odrasta. Nie wiem jak często, jak szybko, ale po jakimś czasie się pojawia znowu. No i gdzie ten skrzyp? O proszę. Mamy sierpień, a tu jeszcze śnieg leży. O! Wilk. Biegnie za mną? O kurczę, biegnie. A to był lód. Jakby ktoś się zastanawiał. Jak ja was nie lubię. Nie wiem kogo bardziej, czy drifterów. No i co? I się trochę uleczyłem, się wilk pojawił. Martwa wilczyca. Strasznie agresywne te zwierzaki. No ale trochę tłuszczu i skóry. Bardziej inteligentne niż driftery są te wilki. Nie wlezie do wody tak po prostu, tylko próbuje obejść. A drifter to, jak widzieliście, tępe takie. Lezie prosto w dziurę. No, kury tutaj biegają, a ten głupi wilk musiał na mnie, no. Tutaj też, o właśnie, po to tu idę. O, tu bogato. Włócznie będę musiał sobie zrobić, ale mam. O, chyba, ups, chyba, że z żelaza. No i nie znalazłem więcej tego, no. No nie ma. Przynajmniej tutaj.
powinienem wykorzystywać ten wiatr i przerabiać, no nie wiem, żelazo na sztaby. Już ich całkiem sporo mam. Dobra, wejdźmy. Zobaczmy w tę stronę jeszcze. Tylko tak dla bezpieczeństwa poszerzę sobie schodki, jeśli to tak można nazwać. Mam jeszcze czymś zaświecić? Nie. Znaczy mogę oczywiście pochodnie zostawić. Co to mamy? Granit. Saletry trochę, proszę. Ale no taką ilość tych drifterów, co tutaj łaziła, myślałem, że tu będzie coś więcej. I to już chyba koniec, co? No z tej strony ubogo, no jeszcze można było pukać tym. Dobra, zobaczmy najpierw tym. Co tutaj potencjalnie, teoretycznie mogłoby się znajdować. Ultra wysoko pendlandyt. Małe ilości bizmutynit sfelaryt, czyli gdzieś tutaj jakbym kopał, to teoretycznie można znaleźć cynk i chyba cynę, jeśli dobrze pamiętam. Bizmutynit. O, potwierdzone śladowe pokłady, czyli to może być na 7 klocków ode mnie. W każdą stronę. W górę, po boki, na dół. Oczywiście można tak kopać trochę i próbować dojść do tego. Zobaczymy, czy teraz będzie więcej. Śladowe pokłady. Dobra, spróbujmy w tę stronę. Tak sobie 4 klocuchy. Znowu ich słychać, czyli znowu gdzieś jest pusta przestrzeń. Żadnych złóż w pobliżu, czyli nie w tę stronę. Już mogę stwierdzić, może w tę. Akurat to złoże no nie jest mi jakoś tam wybitnie potrzebne. Chyba nawet sporo mam tego bizmutynitu. Czyli zbliżam się, z średniej ilości. Tylko teraz, no to może być oczywiście też trochę powyżej mnie, więc to jest tak wszystko średniej ilości nadal. Dobra, jeszcze kawalątek. Cały czas średniej ilości. Zobaczmy tu. Śladowe pokłady, czyli nie wiem, gdzieś muszę się bardziej cofnąć. Ale to taka no, nieciekawa zabawa. Zwłaszcza, że mam ustawione na 7 w każdą stronę. Duże ilości. O, ale to już znaczy, że gdzieś to jest tu w pobliżu. Zobaczmy. Duże ilości, czyli nadal gdzieś w pobliżu. Najgorsze, że to może być też nawet nade mną.
Dobra, tu. Średniej ilości, czyli nie, teraz się oddalam. Duże ilości. Najlepsze, że ja to mogę nawet przeoczyć, bo to miało chyba taki zielonkawy kolor średniej ilości. Czyli najwięcej pokazuje tu, no to może być równie dobrze jeszcze w dół albo w górę. Może w dół. Driftery słychać oczywiście. O, teraz śladowe ilości, a tu pokazywał. Duże ilości. Czyli tu najwięcej, gdzieś w tym obszarze najwięcej. W tę stronę. Duże ilości. No dobra, nie chcę mi się tego szukać, bo to jednak. O kurczę, już jest drifter. To jednak trochę zajmuje. No myślę, że teraz to już będę musiał tą zbroję zrobić i to chyba jestem nawet w stanie w miarę przygotować. No. Myślę, że nie będę tej zbroi tak do końca całej robił, w sensie tych poszczególnych elementów w nagraniu, bo muszę zrobić 20 parę tych łańcuchów, ale nie wiem, czy mi się do jutra uda przetopić tyle sztabek i zrobić z nich płyty. No, może być trudne. No ale kto wie, może mi się uda. No i wtedy bym założył zbroję. Może w tej zbroi szedł tam na dół, albo przede wszystkim szedł tam. O, to też mówiłem, gdzie ta szarańcza latała i coś tam leżało nawet na ziemi, chyba żelastwo jakieś. No dobra, taki to był odcinek, próba eksploracji jaskini pod domem. Znowu mam bałagan, muszę tutaj zrobić z tym porządek. No i tyle. Mam nadzieję, że się zobaczymy szybko w następnym odcinku i że choróbsko mnie jednak nie rozłoży. No, na razie. Do zobaczenia. Cześć.